Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Jest to szczególny czas, ponieważ wczoraj zaczął się Adwent. I właśnie w tym czasie Adwentu chciałabym Was bardzo zachęcić do tego, żebyście się zatrzymali w tym czasie i zrobili taki sprawdzian siebie, zajrzeli do swojego serca, zajrzeli do tego, w jakim jesteście stanie, po to, żeby naprawdę oczekiwać na nowo przyjścia Pana Jezusa w taki świeży, czysty sposób. I jeden z tematów, który jest ważny, jest temat w ogóle porzucenia jakiegokolwiek grzechu. Wierzący nie może żyć w grzechu. Oczywiście zdarza się, że robimy coś nieświadomie, ale jeśli ktoś żyje z Bogiem, jeśli żyje w Bożej bliskości, to nie ma mowy, żeby trwał w grzechu. I jako taki przykład i taką historię, która nas bardzo dużo uczy, chciałam Wam podać, opowiedzieć, może przypomnieć, bo może znacie ją, historię z Księgi Jozuego. Jozue jako następca Mojżesza prowadzi dalej naród już do Ziemi Obiecanej. Pokolenie to na pustyni, które grzeszyło bardzo, wymarło. Zresztą właśnie od razu już mamy pierwszy przykład, nie ten, na którym chcę się dzisiaj skupić. Przez to, że, tak mówiąc potocznie, przeholowali, to całe pokolenie, które wyszło z Egiptu, pokolenie tak ojców, w sensie ci, co wyszli z Egiptu, nie weszli do Ziemi Obiecanej i dopiero ich dzieci weszły. Dlatego przez te 40 lat błąkali się po pustyni. To nie była długa droga na 40 lat. To była droga na 40 dni. Ale ich grzech wpłynął na to, że nie weszli do tej ziemi, a weszło dopiero kolejne pokolenie. I kiedy idą sobie do tej ziemi już, kiedy przeszli Jordan, cudem przeszli, bo Pan Bóg sprawił, że w momencie, kiedy ten Jordan był najbardziej wezbrany, to nie były jakieś czasy, kiedy było ledwo co wody w tej rzece. Pan Bóg otworzył, zatrzymał te wody Jordanu, oni przeszli przez Jordan i zaczęli zdobywać krok po kroku kolejne miasta, które Pan Bóg im obiecał, że zdobędą. Jednym z takich miast było Jerycho. I o tym jeszcze powiem w jednym z kolejnych odcinków, o całej tej historii, jak niesamowicie Pan Bóg dawał strategię, jak każde z tych miast zdobyć. Natomiast dzisiaj chcę skupić się na jednym elemencie zdobywania Jerycha, a właściwie co się stało po. W rozdziale 6 jest napisane tak, 17-18 werset. Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu, ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła zwiadowców, których wysłaliśmy. To jeszcze inna niesamowita historia, która była. Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby nie ogarnęła was chęć wzięcia czegoś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. Ze zdobywaniem miast było bardzo różnie. Czasami Pan Bóg mówił, tak możecie zostawić sobie wszystkie zwierzęta albo jakieś rzeczy, złoto macie zabrać do świątyni, a czasami mówił tak jak tutaj przy okazji Jerycha, mówił nie, to wszystko macie obłożyć klątwą i przypadkiem nie bierzcie sobie nic z tego. I to, co Pan Bóg mówi, mówi to na serio, bo powiedział, że jeśli wezmą te rzeczy, mogą sprowadzić przekleństwo i nieszczęście na obóz. Co się stało? Rozdział 7 dalej mówi o tym. Jest napisane tak. Izraelici dopuścili się przestępstwa na rzeczach obłożonych klątwą. Akan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z pokolenia Judy, przywłaszczył sobie coś z dobra obłożonego klątwą, dlatego zapłonął gniew Pana przeciw synom Izraela. Ktoś się tego nie posłuchał. Akan zgrzeszył. I za chwilę mieli zdobywać inne miasto, miasto Aj. I co się stało? Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj i rzekł im, idźcie w góry i wybadajcie te okolice. Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj, a wróciwszy do Jozuego donieśli mu, niech nie wyrusza cały lud. Około 2 lub 3 tysięcy ludzi niech pójdzie, a zdobędą Aj. Nie truć całego ludu, bo ich tam jest niewielu. To nie było takie mocne miasto jak Jerycho, to było jakieś takie mniejsze, słabsze. Wyglądało na to, że tylko niech część pójdzie i zaraz zdobędą. I co się stało? Wyruszyło więc
z ludu około 3000 mężczyzn musieli jednak uciec przed mieszkańcami Ai. Mieszkańcy Ai zabili z nich około 36 ludzi, ścigając ich od bramy aż do Szebarim i bijąc ich na stoku góry. Przeraziło się serce ludu i stało się jak woda. Co się stało? Bóg im obiecał te miasta, a tu nagle klęska. Wtedy Jozue, rozdarszaty, padł przed Panem i wraz ze starszymi Izraela leżeli przed Bogiem, posypali prochem głowy i mówili, co się stało? Boże, co się stało? Dlaczego przegraliśmy? Przecież obiecałeś nam dać te miasta. I Pan Bóg rzekł do Jozuego, 10 werset, 7 rozdział. Wstań, dlaczego tak leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. Złamali przymierze, jakie z nim zawarłem. Wzięli sobie z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli to, zataili i schowali między swoje rzeczy. Dlatego Izraelici nie mogli się ostać wobec wrogów swoich i podadzą tyły swoim wrogom, gdyż ściągnęli na siebie klątwę. Nie będę nadal z wami, jeśli nie wytępicie wśród siebie dotkniętych klątwą. Powstań, oczyść lud i rozkaż mu. Oczyście się na jutro, bo tak mówi Pan Bóg Izraela. Rzeczy obłożone klątwą są wśród ciebie, Izraelu. Przeto nie ostoicie się wobec wrogów swoich, jeśli nie usuniecie spośród siebie rzeczy obłożonych klątwą. Bóg mówi tutaj bardzo jasno, nie będę nadal z wami, jeśli nie wytępicie tego grzechu. To był jeden człowiek. Jeden Akan, tak się nazywał. Ten jeden człowiek, ten mężczyzna zdecydował się zgrzeszyć i cały naród cierpiał przez jego grzech. Zginęło już 36 ludzi, a do tego wszystkiego jeszcze ogarnął ich ogromny lęk. Tu jest powiedziane, że serce ludu stało się jak woda. Czyli po prostu byli przerażeni. I Pan Bóg powiedział dalej, że mają wszyscy stawić się razem w jednym miejscu i mają losami znaleźć, gdzie jest winowajca. I rzeczywiście tak się stało. Jest napisane tak. Wskazane losem zostało pokolenie Judy, następnie kazał wystąpić rodom Judy i został wskazany losem ród Zeracha, po czym kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzinami i została wskazana losem rodzina Zabdiego, a wtedy kazał wystąpić poszczególnym mężczyznom z jego rodziny i wskazany został losem Akan. To były takie Boże losy, bezbłędne, które miały wskazać, kto tak naprawdę zgrzeszył. I Akan rzeczywiście mówi istotnie, zgrzeszyłem przeciw Panu Bogu Izraela, o to co uczyniłem, ujrzałem między łupem piękny płaszcz z szyjny aru, 200 cyklów srebra i pręt złoty wagi 50 cyklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Zapragnął ich po prostu. Pożądał tego. Spodobało mu się. I mówi, są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi. I rzeczywiście znaleziono te rzeczy. I co się stało? Wziął więc Jozue, Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złoty, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do niego należało. Nie samego Akana, całą jego rodzinę. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli na oczach wszystkich i wywiedli ich w dolinę Akor. Jozue powiedział, jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami. I wznieśli nad nimi wielki stos kamieni, który jest aż do dnia dzisiejszego i zaniechał Pan swego gwałtownego gniewu. Miejsce to otrzymało nazwę Doliny Akor aż do dnia dzisiejszego. Mocne? Poważne? Tak. Jak najbardziej. Ale jak najbardziej też przekłada się na nasze czasy. Oni mieli zasady, oni mieli konkretne zasady, że jeśli ktoś łamie przymierze, jeśli ktoś nie idzie za Bogiem, to może mu nawet grozić śmierć. I to, co mnie poruszyło, wstrząsnęło mną, kiedy przeczytałam tą historię, to właśnie to, że grzech jednego człowieka, świadomy grzech, bo wiedział, że Pan Bóg powiedział, że nie wolno tego robić, sprowadził najpierw przekleństwo na cały naród, cały, nie tylko na niego, nie tylko na jego rodzinę. Cały naród najpierw przegrał i 36 ludzi zginęło, a następnie za to wszystko musiał zginąć z całą rodziną i z całym swoim dobytkiem. Jaka z tego lekcja dla nas? Grzech zawsze ma konsekwencje dla innych ludzi. Nie ma takich grzechów ukrytych, które tylko wpływają na ciebie. Grzech jest grzechem i grzech będzie wpływał też na innych. Może tego nie będą widzieć jeszcze, ale to wpływa, to nawet wpływa
tak duchowo wpływa, bo to przynosi przekleństwo. Więc teraz, kiedy rozpoczyna się ten Adwent, zachęcam Was do tego, żebyście jeszcze bardziej, żebyśmy wszyscy jeszcze bardziej zastanowili się nad tym, czy przypadkiem nie dopuszczam jakiegoś grzechu, czy skoro mój grzech jest ukryty, myślę sobie, ale to jest tylko między mną i Bogiem i to nie ma wpływu na nikogo innego. Chcę Ci powiedzieć, że nie wiesz, że nie ma wpływu. Nie możesz tego udowodnić w żaden sposób. I co więcej, Twój grzech może mieć wpływ na cały Twój naród, na całą Twoją wspólnotę, na miejsce, w którym pracujesz, na kraj, w którym mieszkasz. I jeśli robisz to świadomie, mnie to bardzo otrzeźwiło, dało mi takie świeże spojrzenie na to, że z grzechem nie można igrać. To by było na tyle. Zachęcam Was do tego, żebyście sami przeczytali tą historię z 7 i 6 rozdziału Księgi Jozuego. Dajcie znać, czy doświadczyliście już tego w swoim życiu, czy jakiś grzech. Wiem, może to nie jest łatwy temat, żeby rozmawiać, ale czy widzieliście to, jak wpływa na innych też. I jak uwolnienie się z tego grzechu dalej przynosi błogosławieństwo, dlatego że ciąg dalszy historii jest taki, że kiedy ten grzech został ukrócony, niestety tamci zginęli, ale kiedy ten grzech został zatrzymany, Pan Bóg dał konkretny plan i miasto Aj, które wcześniej pokonało Izraelitów, zostało pokonane przez Izraelitów i zostało zdobyte cudownie. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że jesteście. Przeżyjmy dobrze ten Adwent. Do zobaczenia. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again. I know he's coming.